świadków niebezpiecznego zachowania kierowców jadących aleją Jana Pawła II nie trzeba szukać. Niemal każdy przechodzień przytacza przykłady zagrożeń, jakie zdarzają się zwłaszcza na przejściu przy ulicy Akademickiej. Że jeden kierowca jedzie, zatrzyma się, następny jest za i automatycznie nie staje. Przykład przed chwilą, jak przechodziłem przez jezdnię, pan przejechał bez Podjęte przez Ostrowiecką Policję działania, czyli ustawienie dodatkowych znaków ograniczających prędkość czy planowane pomalowanie przejścia dla pieszych w biało-czerwone pasy mają wskazywać kierowcom, że to szczególnie niebezpieczny fragment ulicy. Na tym odcinku wprowadziliśmy również y, znak za, y, ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę od y, skrzyżowania z ulicą Jurzecką. Tam również pojawił się ten znak do 40 km na godzinę. Z uwagi na to, że kierujący, jadąc właśnie od stacji benzynowej BP, napotyka dwa przejścia, jedno na zakręcie, następne to, o którym mowa, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń z udziałem pieszych. Ma to służyć poprawie bezpieczeństwa, szczególnie osób pieszych. Ale piesi też mają pomysły na to, w jaki sposób zapewnić sobie bezpieczne przejście przez aleję Jana Pawła II. Sądzą, że najlepiej sprawdziłaby się sygnalizacja świetlna. Nie wiem, może światła zrobić, wie pani. Znak ograniczający jest bezpieczeństwo jazdy. Funkcjonariusze drogówki przyznają, że wprowadzone już zmiany oznakowania, ale i dodatkowe patrole przynoszą pozytywne efekty. Jak na razie na tym odcinku, ale Jana Pawła II nie odnotowano żadnego poważnego zdarzenia drogowego. Od chwili postawienia tego znaku nie odnotowaliśmy żadnego do wypadku drogowego, jednak cały czas jesteśmy na miejscu, monitorujemy ten odcinek. Są postawione właśnie znaki, odcinek monitorowany. To jest takim oczkiem naszym w głowie. Kierujemy tam codziennie patrole policji. Kierujemy również w miejsca wyznaczone do kontroli ruchu drogowego. Policjanci w tych miejscach dokonują odcinkowego pomiaru prędkości, szczególnie przed przejściem dla pieszych. To nie jedyne działania, jakie Ostrowiecka drogówka zamierza przeprowadzać na tej ulicy. W najbliższym czasie planowany jest tak zwany kaskadowy pomiar prędkości, czyli na określonym odcinku tej ulicy będzie kilka patroli sprawdzających zachowania kierowców, ale i pieszych.